Hej, 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 witam Was na wywiadzie z Mafelo, z Ewą Mazurkiewicz. Przeglądając zdjęcia w social mediach, zastanawiasz się, jak znaleźć tak piękne plenery na sesje ciążowe, jak to zrobić, by na zdjęciach mieć taką paletę barw, a niebo i tło za modelką zapiera oddech w piersi, w jaki sposób Ewa tworzy tak piękne kadry, które zachwycają nie tylko klientów, ale również innych fotografów, którzy chcą poznać tajniki jej stylu. Cześć Ewa, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Cześć, cześć. Jak Mi się również czujesz? bardzo miło. Dziękuję ogromnie za zaproszenie. Bardzo jest Cię niesamowicie proszę. Miło. Czuję Mamy się już bardzo dobrze, chociaż delikatnie się stresuję tym naszym wywiadem. Spokojnie, nie ma się naprawdę czym stresować. Witam Was dziewczyny, fajnie, że się zbieracie. Widzę, że mamy już trochę oglądających, tu się nam z nami dziewczyny witają, więc co, wiem, że czekacie i czekaliście na ten wywiad, także zaczynamy. Zacznę standardowo, tak jak zawsze, opowiedz nam, jak zaczynałaś, skąd pomysł na sesję właśnie w takim stylu? Zaczynałam tak, że po prostu robiłam zdjęcia swoim dwóm kotom. Od nich się zaczęło. Miałam właśnie taką fajną kropeczkę, która pozowała mi. Często robiłam jej zdjęcia dla takie drapaki różne, i je fotografowałam. No i zauważyła mnie gazeta, właśnie Weranda Country, i poprosiła, czy zdjęcie tego mojego kota będzie w tej gazecie. No i się zaczęło. No i po prostu ten kotek tam zapozował w tej gazecie. Potem fotografowałam takie daniak nawet, które sama przygotowywałam. I też Miasto Kobiet zaprosiło mnie, bym po prostu pokazała ten przepis i to zdjęcie, które miało też zachęcać widza, żeby wejść w to i obejrzeć, a nawet skorzystać z przepisu, chociaż tak naprawdę gotować to ja w ogóle nie umiem. Mój mąż wie coś o tym. A potem, jak urodził się mój synek, to zaczęłam jego fotografować. I to takie były pierwsze. Oczywiście oczywiście na początku myślałam, że nie, ja nie będę taką matką, która jest taka zakochana strasznie w swoim dziecku, tak chciałam pokazać, że aż tak nie jest, że tak nie będzie, ale niestety tak się nie dało, bo jak tylko zobaczyłam go, to od razu się zakochałam i chciałam każdą chwilę po prostu pokazać, poświęcić, pokazać, żeby była jak największa pamiątka. Więc tak zaczęłam właśnie fotografować najpierw jego, potem zaczęłam koleżanki fotografować, robić sesje takie ciążowe, rodzinne, no i po prostu poczułam, że podobały mi się bardzo te sesje ciążowe. No i tak to się właśnie zaczęło. A skąd pomysł na sesję w takim stylu ciążowym, w plenerze, jak prezentujesz? Żeby one były takie klimatyczne. Bo ja właśnie lubię bajki. Lubię, żeby wszystko było nie takie naturalne, jak się widzi. Tylko ja chyba zawsze patrzę przez różowe okulary na świat i to samo chcę przedstawić na swoich zdjęciach. Jasne. A jak długo zajęło Ci osiągnięcie tego efektu, który teraz prezentujesz na swoich zdjęciach? Jest to efekt, nie wiem, szkoleń, czy może jesteś właśnie samoukiem? Na pewno są to szkolenia, ale myślę, że większość to nauczyłam się sama metodą prób i błędów. Siedziałam po nocach i wszystkie suwaczki sobie przesuwałam w Photoshopie, aż osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć, chociaż jeszcze myślę, że dużo przede mną i to nie jest jeszcze to, do czego dążę, co bym chciała. Zawsze myślę sobie, że zrobię zdjęcie i tam wysyłam swoim koleżankom, fotografkom i pytam jak i jak. I one mówią, no, że fajnie, a ja myślę sobie, nie no, to jeszcze mogłam zrobić tak, to jeszcze tak. I nigdy do końca nie jestem zadowolona ze swoich zdjęć. Zawsze myślę, że coś mogło być lepiej. Ale to w sumie jest dobre podejście, bo jest takie rozwijające, nie spoczywanie na laurach, tylko ciągle podnoszenie sobie pewnej poprzeczki, jeżeli chodzi o swoją pracę, nie? No myślę, że też... To na pewno jest plus, ale też tak jest, że ja po prostu czuję się czasami taka, że jeszcze chciałabym lepiej, a te zdjęcia jeszcze tego nie mają według mnie, tego czegoś, więc to tak jest, że z jednej strony dobrze, a z drugiej czasami dla tych, co są blisko mnie, to źle, bo ja cały czas im narzekam, że to mogło być lepiej, to mogło być lepiej. Oni mówią, Ewka, daj ty sobie spokój, jest dobrze. Ja mówię, nie, to jeszcze nie jest to, więc to wiesz... Tak, tak, wiem o co chodzi. To powiedz nam, skąd czerpiesz w takim bądź razie inspirację na te swoje piękne zdjęcia? Powiem,
powiem Wam, że po prostu z całego świata, zewsząd, gdzie jadę na przykład, to zawsze wszystko oglądam, patrzę. Mój mąż mówi, co ty tak ciągle patrzysz w okno, a ja po prostu cały czas obserwuję, mówię, ale przecież jesteśmy daleko, tutaj coś nie będziesz robiła. Ja mówię, nie, ale po prostu muszę patrzeć i obserwować z różnych bajek, też od innych fotografów. Mam taką właśnie swoją ulubienicę, więc zawsze po prostu z niej czerpię inspirację. Każde jej zdjęcie, po prostu na jej profil wchodzę dosłownie 3 razy dziennie i oglądam te zdjęcia, więc myślę, że z wielu. To jest powiedzmy twój taki ideał, że tak to ujmę, fotograficzny, do którego chciałabyś dążyć. Powiedzmy, to jest ten efekt, który u tej fotografki widzisz i który chciałabyś osiągnąć i wtedy powiedzmy w jakim stopniu będziesz faktycznie, powiesz, tak, to jest ten moment, kiedy jestem naprawdę zadowolona ze swoich zdjęć. Nie wiem, czy taki moment nastąpi, szczerze mówiąc. Podobają mi się bardzo, ale też nie chcę robić identycznych zdjęć jak ona, tylko chcę po prostu czerpać tak jakby inspirację, troszkę po prostu sobie z niej wziąć, troszkę z innego, ale po prostu ona marzy o spotkaniu z nią i wiem, że wszystko przed nami i w przyszłym roku się spotkamy. A zdradzisz nam, kto to jest? Zdradzę. Nie. To jest Mokka Fotografii. Będzie to u mnie w Lublinie. Umówiłyśmy się, będzie prowadziła warsztaty, więc jestem z tego powodu zadowolona i czuję się po prostu zaszczycona, że ona będzie. To już czuję tą lawinę wiadomości po live'ie z pytaniami, także myślę, że będziesz obsypywana tymi wiadomościami. Jeszcze jak połączysz to ze swoimi warsztatami, to już w ogóle będzie kosmos. Ale przejdźmy sobie dalej. Powiedz nam w takim bądź razie, jak wyszukujesz plenery? Jeżdżę z Klaudią, z moją asystentką, szukamy, jeżdżę też czasami z mężem i ciągle szukam zawsze tego odpowiedniego drzewa, tego jedynego. Klaudia zawsze się śmieje, że tego drzewa nie ma, ale ja wiem, że to drzewo jest i czeka na mnie i w końcu go znajdę. Ale też koleżanki fotografki z Lublina też zawsze podają mi jakieś fajne miejsca, ja podaję im, więc to taka jest obopólna korzyść, wymieniamy się razem miejscówkami, no i po prostu to trzeba po prostu jeździć i szukać. Mhm. Nic samo nie wpada, chociaż czasami też tak mi się wydaje, że niektóre miejsca są tuż za rogiem. Też tak się zdarzało, że przechodziłam tamtędy tyle razy, na przykład z dziećmi, jak wracałam z przedszkola i tego nie widziałam, a tutaj jednego miałam po prostu, patrzę, o jest. Może tutaj można zrobić zdjęcie. No i tak, że właśnie to miejsce praktycznie pod moim domem jest jednym z moich ulubionych miejsc plenerowych. To w takim razie, czy daleko też dojeżdżasz na miejsce pleneru, czy może właśnie tak pięknie jest u ciebie w Lublinie, czy też poza Lublin jeździsz na jakieś miejsca plenerowe? W Lublinie jest też tak pięknie. Ale też dojeżdżam, też dojeżdżam, jeżdżę tak gdzieś w obrębie 30 km od Lublina, tak mniej więcej, no, na Lawendę troszkę więcej, bo to jest chyba 40 km, ale ogólnie no to ja po prostu, jak mam jakiś piękny plener, to ja dojadę nawet 150 km, byleby tam zrobić sesję. Taką jestem wariatką. No, ale skoro mówisz, że u ciebie w Lublinie są takie piękne łączki i wszystko, to po prostu nic, tylko się przeprowadzić do tego Lublina. Mam taką właśnie fajną miejscówkę, wszyscy się właśnie zastanawiają, dlaczego ja właśnie im wysyłam pineskę i mówię, że to, że patrzą, parking pod Lidlem. I myślę sobie, tu pod Lidlem będziemy robić plenery. No a okazuje się, że tak, tam jest taka piękna łączka, taka super trawka i tam właśnie pod tym Lidlem robię sesję. Tak, takie niespodziewanie. Gdzie w tle widać blogu. Tak, no właśnie, ale jak to potem zrobić, żeby te bloki zniknęły, no to sobie porozmawiamy później. A powiedz mi jeszcze, czy dobierasz jakoś plener pod urodę modelki? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy umawiasz się jakoś z klientami? Ja zawsze pytam klienta po prostu, o czym marzy, gdzie by chciał być na tych zdjęciach, co się mu najbardziej podoba. No i miałam taką klientkę, która wysłała mi zdjęcia, moje zdjęcia z Instagrama, gór, dziewczyna właśnie na tle gór i pyta się, że ona by chciała bardzo pojechać właśnie w to miejsce, gdzie tutaj są takie góry w Lublinie. No ja mówię, dobrze, no to pojedziemy. No i ale też zazwyczaj jest tak, że ja po prostu mam kilka miejscówek, wysyłam wcześniej propozycje tych miejscówek i klient wybiera i jedziemy tam. Oczywiście nie da się zrobić wszystkiego,
Czasami niektórzy wyślą właśnie piękne, kwitnące drzewa i chcieliby pod tym drzewem, no ale niestety wszystko nie da się. Nie o każdej porze roku. No właśnie, nie o każdej porze roku. Mhm. Czyli w takim bądź razie miejsca plenerowe nie są zawsze twoim pomysłem. Bierzesz także pod uwagę sugestie klientek, a jeżeli na przykład, tak jak mówisz, w pewnym miejscu nie da się zrobić, to wtedy wychodzisz z inicjatywą do klientki, że tego akurat się nie da zrobić, bo to nie wiem, drzewo teraz czy te kwiaty teraz nie kwitną, ale na przykład w zamian mogę zaproponować to, to i to. Tak, tak, zawsze właśnie, zawsze coś proponuję. Ogólnie większość to mówi, że po prostu zdaje się na mnie, widzą moje zdjęcia, wiedzą z czym chcą do mnie przyjść, więc ufają mi na tyle, że po prostu na wszystko się zgadzają. Jasne, a prosisz na przykład swoje klientki, żeby ci podesłały wcześniej zdjęcie i na przykład pod urodę modelki dobierasz na przykład plener, nie wiem, zobaczysz blondynkę i uznasz, że pięknie będzie wyglądała, nie wiem, w ułaniach, zboża i tak dalej, czy nie, myślę, że uroda to nie ma znaczenia, czy to jest blondynka, czy brunetka. Bardziej dobieram, jak ja już zobaczę tą modelkę, to bardziej sukienkę dobieram pod modelkę, niż po prostu pod, czy jest blondynką, czy brunetką. Tym się bardziej kieruję. Okej, okay, a czy w trakcie sekcji zmieniasz miejsce robienia zdjęć, na przykład dwa, trzy różne miejsca, czy na przykład całą sesję robisz w jednym miejscu, ale różne ujęcia? Nie, właśnie zawsze zwyczaj zmieniam, zazwyczaj są to trzy miejscówki, chociaż wszystko zależy od pakietu, który klientka wybierze, więc są to od dwóch do trzech, a nawet czterech miejscówek. Zależy ile klientka da radę znieść, chociaż zazwyczaj znoszą dużo. No bo potem są takie piękne zdjęcia, no to co się dziwić, ale te plenery, które potem zmieniacie, one są stosunkowo powiedzmy w niedużych odległościach, czy jakby nie ma to znaczenia? No najdalej to jest 20 minut, chociaż też biorę pod uwagę światło, bo ja zawsze robię zdjęcia ciążowe taką późniejszą porą, bliżej zachodu słońca, więc zwyczaj staram się, by te miejscówki były dosyć blisko siebie, żeby można było dojechać. Czyli na przykład pierwsza miejscówka to jest taka pod jakimś drzewem, gdzie na przykład zawsze jest cień. Więc to mam też wszystko sprawdzone. A dopiero potem na koniec tak jakaś polana, żeby to światło już było takie mięciutkie i pięknie wyglądało na zdjęciach. Mhm. Czyli wracając do sukienek, te, które widzimy na twoich zdjęciach, odgrywają ważną funkcję w twoich zdjęciach. Są jakby tak, ważnym elementem składowym, tak? Tak, czasami klientki mówią, że po prostu dla tych sukienek przyjeżdżają do mnie na sesję z tak daleka. Mhm. A jak skąd najdalej miałaś na przykład klientkę, pamiętasz? Chyba z Gdańska najdalej. Chociaż też jak prowadziłam warsztaty, to przyjechała do mnie modelka. Ja z nią wybrałam tą modelkę, pisałam z nią i nie wiedziałam, że ona po prostu przylatuje na tą sesję z Anglii. I na sesję warsztatową właśnie przyleciała z Anglii. My się pytamy skąd ona jest, zawsze się pytamy dziewczyn skąd one są, a ona mówi, że ona jest właśnie z Anglii. Ja mówię, tak, z Anglii. I przyleciałaś na tą sesję? No tak, bo ona zawsze marzyła o tych zdjęciach i dla niej to nie było problemem. I była dosłownie wtedy, akurat był COVID, więc była 24 godziny chyba w Polsce, bo inaczej miałaby tam jakieś, musiałaby zostać na dłużej. Więc chyba poświęcenie dla dobra. Tak, dla zdjęć. A powiedz nam w takim bądź razie, skąd bierzesz te piękne suknie i w jaki sposób dobierasz właśnie garderobę pod modelkę? Ja biorę suknie od polskich projektantów, ale także z zagranicy. I zawsze robię tak, że pytam klientki, które suknie podobają się najbardziej, wybierają sobie z Instagrama, wysyłają mi zrzuty ekranu i wtedy wybierają te swoje sukienki, ale też klientka mówi na przykład, że ona chciałaby też, żebym to ja jej bardziej doradziła ze względu na przykład na jej figurę, że na przykład ma jakiś obszerniejszy biust, czy na przykład jest bardzo szczupła, więc wtedy też nie każda sukienka będzie do niej pasować tą, która ona wybierze. Więc wtedy mówię jej, żeby wybrała sobie kilka różnych, ja też biorę swoje propozycje na sesję, ale też zawsze przemycam jakieś nowości, i wtedy też proponuję takiej klientce, że może w jakiejś nowości, że jakaś to nowa sukienka jeszcze nie używana i one zazwyczaj się decydują na tą nowość, nawet nie widząc jej na zdjęciach wcześniej. Mm-hmm. A ile takich stylizacji na przykład, czy to też zależy od pakietu, może mieć twoja klientka, ile może sobie sukienek wybrać? No to jest tak, że od dwóch do czterech, pięciu czasami, ale zazwyczaj to cztery to jest maksimum. Ja mam tak około pięć sukienek zawsze.
A dodatki, na przykład kapelusze i inne tego typu rzeczy, skąd bierzesz? Dodatki biorę z AliExpress, ale też przeszukuję internet i szukam cały czas. Też od projektantów, bo oni tak samo robią. Na przykład Katarzyna Hakaj, ona też szyje kapelusze i od niej mam właśnie taki jeden, który moje klientki uwielbiają. Ale też z AliExpress. Jest taki fajny jeden, który też wszystkie dziewczyny, chyba praktycznie każda dziewczyna chce w tym kapeluszu. On jest taki fajnie zakładany na tasiemkę, tasiemki można wymieniać, więc jest taki super, super dodatek, bardzo fajnie wychodzi na zdjęciach. Czyli polecamy AliExpress do przeglądania i poszukiwania perełek, różnych tak, dodatków. Tak, tam można wyszukać, ale też zamawiam opaski na włosy. One tak samo fajnie budują stylizację i pięknie to wygląda, wtedy tak podnosi się bardziej, jest takim bardziej się wyższym, i przez to takim bardziej szczuplejszym. Właśnie, jakby nie bez powodu. Widzisz, tutaj włosy takie do góry podniosą. No tak, ale to tak ci powiem, faktycznie to tak jest, bo ostatnio robiłam taki eksperyment ze sobą, bo już jakiś dłuższy czas chodzę w tej opasce i tak ściągnęłam tą opaskę i tak patrzę na siebie, no coś mi nie gra, nie wyglądam za dobrze, mówię, musi iść po prostu, jakoś tak pociąglejsza ta twarz jest i no mówię, właśnie. Nie wiem. Tak. Ja zawsze tak, mam takiego kucyka i zawsze chodzę z tym kucykiem, żeby się wydawało, że jestem szczuplejsza, przynajmniej tak. Dla mnie, może inni inaczej, no, tak. Ja się wtedy czuję dużo lepiej, jak mam coś na głowie, jakiegoś takiego kucyka. Oczywiście, ważne, żeby się czuć dobrze ze sobą. A co z makijażem nam powiedz? Czy musisz, nie wiem, namawiać na przykład swoje klientki, nie mówię już o warsztatowych, tylko o swoich typowych klientkach. I czy masz swoją makijażystkę, z którą współpracujesz? Czy raczej klientka ma dowolność? Ogólnie tak, ja zawsze mówię klientce, że tak, że patrząc na moje zdjęcia, które po prostu spowodowały to, że pojawiły się u mnie i przyszły do mnie na sesję, to wszystkie klientki mają, mają profesjonalny makijaż i fryzurę. Zawsze wtedy zdjęcia są dużo lepsze i efekt jest lepszy i one będą lepiej się czuły i wtedy lepiej wyjdą na zdjęciach, więc zawsze mówię, że zawsze pytam, czy mają jakąś wizażystkę, jeśli nie mają, to zawsze polecam Sandrę, z którą współpracuję, ona zawsze się zajmuje i makijażem, i fryzurą, jesteśmy razem ze sobą, nawet w tym samym budynku, więc klientki tak samo są zadowolone, że po prostu u niej idą na dół, a do mnie prosto na sesję na górę. A miałaś takie klientki, które na przykład powiedziały, że podobają im się twoje zdjęcia, ale one nie czują się w makijażu i wolałyby pozować bez, albo w ogóle przychodziły bez makijażu, do ciebie? Nie miałam takich klientek. Chyba widząc moje zdjęcia, to widzą, że te wszystkie dziewczyny są umalowane i nie są to takie zdjęcia naturalne, tylko takie bardziej bajkowe, obrobione. A jak przekonujesz swoje klientki do tego, by pozowały ci nago w plenerze, bo takie kadry też u ciebie widzimy? No właśnie, muszę jednak powiedzieć. Jest magia Photoshopa i nie są do końca gołe. Nie, muszę powiedzieć, że właśnie ja nic prawie nie muszę robić. One same mi proponują. Nawet czasami jest tak, że już ja czuję, że no chciałabym coś takiego zrobić fajnego, a one po prostu wychodzą nawet naprzeciw, już chyba wiedzą, o co mi chodzi, i naprzeciw mówią, że ja na przykład, ja się mogę rozebrać. Ja mówię, a no, ja lubię tak, chociaż sama pewnie bym nie zapozowała nago, ale fajnie, podobają bardzo mi się takie zdjęcia, takie nagie. Więc myślę, że nie namawiam. No czasami nawet zapytam, czy może by chciały jakąś taką sesję nago. One na przykład mówią, no chciałyby, ale zazwyczaj zastanawiam się, co ludzie powiedzą, czy to nie będzie jakoś źle wyglądało. Bo też takie czasami się zdarzają sytuacje. Ogólnie pozują nago. I nawet zgadzają się na publikację. No właśnie, no stąd wiem, że masz takie klientki, no bo widać te zdjęcia. Także bardzo fajnie. A powiedz mi w takim bądź razie, jeżeli chodzi właśnie o takie pozowanie nago, to wtedy wybieracie taką miejscówkę z dala od ludzi, bo tak jak mówisz, na przykład masz łączkę koło Lidla i powiem ci tak, że tobie myślę, że ciężko sobie to wyobrazić, że nie, tam koło Lidla. Nie, tam koło Lidla jeszcze nikt się nie zdecydował zapozować nago. No. I chyba też ja nie chciałabym nawet, żeby byli ludzie, którzy obserwowaliby to z daleka. Więc zazwyczaj są tu jakieś ustronne miejsca, ale też jak to jest przy drodze, to Klaudia na przykład stoi z blendą i zasłania cały czas z drugiej strony. Czy na tego sumie tylko ściągamy na chwilę to ubranie, to nie jest, że ona bardzo długo stoi modelka w tym ubraniu, tylko to sumie to jest, nie wiem, 2 minutki, więc bardzo szybko to się dzieje.
Zawsze masz jakby pomoc zewnętrzną ze sobą na sesji, która ci pomaga, tak? Tak, mam W pomoc już postaci od. swojej asystentki, tak? Czy ewentualnie Tak, tak, tak. partner pozuje również? Tak, powtórz jeszcze raz, bo coś nie usłyszałam. Czy partner, ja źle powiedziałam, czy partner też pomaga ci, jakby jeżeli jest z modelką? Tak, partner zawsze dopinguje modelkę. I Tak? pomaga czasami, tak, bo czasami trzeba zarzucić sukienku z dwóch stron, z jednej strony Klaudia, z drugiej partner, więc dajmy radę. Spoko. Zawsze jest jakaś pomoc. No to dobrze. To najważniejsze, że można liczyć na kogoś podczas sesji, bo czasem brakuje rąk. Już wiemy, że lubisz zdjęcia przy zachodzie słońca, a czy zawsze robisz przy zachodzie słońca, czy jednak nie ma dla ciebie godzina znaczenia i zrobisz na przykład też, nie wiem, o godzinie 12? Nie, o tej godzinie robię zawsze. Lubię właśnie to takie mięciutkie już światło, które jest o zachodzie słońca. O czyli tej, mniej chyba, że więcej na jak. Przykład jest, chyba, że jest zachmurzone niebo, więc to wtedy dla mnie nie ma znaczenia. A powiedzmy tak, teraz mamy takie upały i długo słonko jest na niebie, to mniej więcej o której godzinie wychodzisz na plener? No, wtedy umawiam się tak około 19:30 dopiero na plener, chyba że mam na przykład dwie sesje, więc wtedy mam tak około 18:30. A powiedz nam, skąd w takim bądź razie pomysł na taką właśnie obróbkę zdjęć w tym stylu bajkowym, jak to ujęłaś właśnie, nie wiem, jesteś fanką bajek, czy właśnie... Jestem fanką bajek. Lubię po prostu, żeby wszystko nie wyglądało tak jak w rzeczywistości, tylko żeby to było takie po prostu takie słodkie, takie szczęśliwe i takie po prostu, żeby klimat tych zdjęć tak przyciągał, żeby przy tym zdjęciu tak na dłużej się zatrzymać. I dlatego tak lubię. Lubię po prostu zmieniać. Nie lubię nic, co jest w rzeczywistości, tylko lubię zmienić tą rzeczywistość na tak jakby kolorową, lepszą, fajniejszą dla oka. Jasne. To w takim bądź razie powiedz, jak długo zajmuje ci osiągnięcie finalnego efektu w procesie obróbki? Na przykład jednego zdjęcia, ile obrabiasz jedno zdjęcie? No zazwyczaj to jest około godziny lub 45 minut, jak już mi szybciej idzie, bo już to jedno zdjęcie mam już zrobione i wtedy te kolejne zdjęcia z tej samej serii, to już tak około 45 minut. Ja lubię właśnie dopracować zdjęcia, więc to schodzi niestety. A ile mniej więcej musi u ciebie klientka poczekać na taką całą sesję? No to jest właśnie moja wada, bo u mnie się czeka bardzo długo. Aktualnie około 10 tygodni, ale zazwyczaj to się wydłuża, bo ja mam tak, że po prostu jeśli te zdjęcia nie są dopracowane, jeśli one mi się nie podobają do końca, no to nie jestem w stanie to zrobić. Ale mam takie klientki, które po prostu wiedzą, że one są w stanie poczekać dłużej dla tego lepszego efektu. No, skoro przychodzą do ciebie, to mniej więcej też pewnie warunki znają przed sesją, tak? Tak. Ja im was zawsze mówię, że niestety u mnie się czeka długo na zdjęcia, ale zawsze wysyłam jakieś jedno zdjęcie, takie, żeby czekanie było milsze, mówię zawsze. No jasne. A w jakim programie obrabiasz w takim bądź razie zdjęcia? No i czy korzystasz z płatnych akcji? Jeśli tak, to czy możesz nam zdradzić? Ja obrabiam w Photoshopie tylko, nie obrabiam w Lightroomie, tylko w Photoshopie. Korzystam z akcji, z różnych, ale nie wiem nawet jak się one nazywają, żeby nawet polecić te akcje. Ale jeżeli chodzi o te przeróbki nieba i tak dalej, to pewnie to jest jakby praca ręczna, a akcje pewnie do skóry pewnie i tego typu rzeczy, czy można też tak, znaleźć? Tak, wtedy akcje do skóry, ale ja bardzo dużo robię ręcznie. Akcjami dosłownie tylko tak już delikatnie końcowy efekt robię, a tak to wszystko ręcznie robię. Wszyscy się śmieją, to nie możesz sobie zrobić do tego akcji, a ja właśnie lubię właśnie tak długo to robić, dłużej po prostu, nie wiem, jakoś taka jestem, że lubię to wszystko sama ręcznie wypracować. To powiedz mi na przykład, otwierasz sobie laptopa, otwierasz sobie Photoshopa, wrzucasz sobie pierwsze zdjęcie, nad którym pracujesz, czy na przykład wrzucasz sobie wszystkie z sesji zdjęcia, te, które chcesz oddać klientce i na każdym wykonujesz tę samą czynność po kolei, czy najpierw robisz jedno, a potem każde po kolei osobno? Nie, zazwyczaj mam tak, że na przykład jeśli tam, gdzie trzeba po prostu dodać niebo, to wrzucam sobie jedno zdjęcie plus na przykład jeszcze trzy,
które też będą obrabiane w tym samym stylu. I najpierw to jedno zdjęcie opracowuję, a dopiero potem wrzucam, a dopiero potem te robię trzy zdjęcia naraz. Mniej więcej tak naraz, po prostu przechodząc sobie z jednego do kolejnego, bo nie da się niestety wszystkich, na przykład kolory to sobie przerzucam po prostu w kamerze RAW, czy w kolorze selektywnym, czy w balancie kolorów, to wtedy sobie przerzucam to zdjęcie, ale to pierwsze zdjęcie najpierw wykonuję sama po prostu na początku. Osobno. Tak, osobno, od początku do końca. Jasne, a te wszystkie nieba, tła i tak dalej zdradzisz nam, skąd bierzesz? Nieba i te wszystkie tła, to zazwyczaj robię sobie z balkonu, widzę jakiś fajny zachód słońca, więc sobie fotografuję i po prostu potem sobie narzucam na zdjęcia, ale tak samo kupuję te nieba z Adobe. Etsy? Są takie też strony Pexels i tam właśnie też można pobrać sobie nieba, czy jakieś góry. No to dobrze wiedzieć. A czy twoje klientki dostają zdjęcia surowe, czy już z finalnym efektem? No i co za tym idzie, czy same wybierają, czy ty wybierasz za nie? Nie, ja wybieram za nie zdjęcia, bo nie wysyłam wcześniej. Kiedyś jeszcze wysyłam zdjęcia właśnie takie nieobrobione, ale wtedy klientki nie wiedziały, czego się mogły spodziewać. Jak na tych zdjęciach. No właśnie, więc teraz ja wybieram zdjęcia i ja potem wysyłam dopiero już gotową, obrobioną galerię. Nigdy nie wysyłam wcześniej. Chociaż jest teraz, wprowadziłam taką, że za dopłatą klientka może sobie wybrać zdjęcie, ale większość zdaje się na mnie, żebym to ja wybrała te najlepsze zdjęcia. To fajnie. A powiedz mi, jak wygląda w takim bądź razie twój kontakt z klientką? Czy jest on zazwyczaj przez social media, piszą do ciebie na Instagramie, że chciałyby taką sesję i jak wygląda to dalej? Czy ty wysyłasz im gotowy plik z wszystkimi informacjami, cennikiem, czy zapisują się u ciebie przez stronę internetową, czy muszą się z tobą skontaktować telefonicznie? Jak wygląda u ciebie proces? Właśnie zapisują się i przez stronę internetową, i przez zwykłego maila, i przez Instagrama, przez Facebooka, i właśnie potem zdarza się problem, że po prostu nie mogę znaleźć tej wiadomości, bo nie mam w jednym miejscu usystematyzowanych tych wiadomości, tylko są wszędzie te wiadomości. I czasami wiem, że sama już nie ogarniam tych wiadomości, bo jest ich tak dużo i są po prostu wszędzie. Na Facebooku, Instagramie, na mailu, no wszędzie są. I to jest właśnie takie, że no nie wiem, muszę coś zrobić, żeby po prostu zacząć, żeby te wiadomości tylko umawiane były na przykład przez Instagrama albo przez maila, bo są wszędzie. No i wtedy wysyłam. Na Facebooku to przychodzi taka automatyczna wiadomość, i wtedy przekierowuję na moją stronę i wtedy większość się umawia właśnie przez stronę, a na Instagrama to staram się odpisywać. A czy wymagasz na przykład, żeby klientka się z tobą skontaktowała telefonicznie? Lubisz porozmawiać z klientem telefonicznie, czy jakby nie jest to dla ciebie konieczne, bo wszystkie informacje jakby są już zawarte? Wszystkie informacje, które dotyczą sesji, to są na mojej stronie internetowej, więc zazwyczaj nie dzwonię do klientek, ani one nie dzwonią do mnie, no chyba, że czasami też się zdarzy, że ktoś po prostu dzwoni i wtedy też omawiamy szczegóły sesji. Ale wszystko jest na mojej stronie, więc tam one wszystko wiedzą i chyba nie potrzebują dzwonić. Z jakim terminem wyprzedzenia się trzeba u ciebie umawiać na taką sesję? No około 2-3 miesiące przed planowaną sesją. Chyba, że na przykład coś się zwolni wcześniej, no to wtedy da się, ale tak to no niestety cały czas ostatnio odmawiam klientom, że nie mam miejsc. Co dla mnie jest takie, no nie umiem tak odmawiać jakoś i tak mi smutno, że muszę odmówić sesję. A możesz nam powiedzieć na przykład w takim bądź razie, ile na przykład sesji miesięcznie wykonujesz? Poza oczywiście powiedzmy, nie wiem, warsztatowymi sesjami, których też masz dużo w ciągu miesiąca. Chodzi mi o to, jak często pracujesz mniej więcej w tygodniu. Pracuję codziennie i wykonuję około 8 sesji w tygodniu, więc myślę, że to jest bardzo dużo. I ta obróbka, jeszcze obróbka, więc bardzo dużo. Teraz chyba właśnie będę musiała zrobić sobie jakieś ograniczenia, żeby tych sesji było mniej, bo nie wyrabiam się z obróbką, więc mam za dużo na siebie biorę. Jakby jedna sesja za dużo w tygodniu, no bo mamy 7 dni, także wychodzi, że jakaś jedna jest tak, bo robię też właśnie po 2 sesje dziennie czasami, więc dlatego tak jest dużo tego wszystkiego. Ale lubię robić sesje i
dobrze się... No to dobrze jak się masz problem z odmawianiem klientom, to się nie dziwi, że potem... No się mam kończą. problem, bo tak właśnie jest właśnie smutno, że muszę odmówić niestety. Co ja chciałam się teraz... Powiedz nam w takim razie, z jakiego sprzętu korzystasz, jeżeli chodzi o twoje sesje? Jaki aparat, jaki obiektyw ulubiony? Aktualnie właśnie robię aparatem Nikonem Z6. Wcześniej robiłam D750, ta Z6 to dosłownie jest od 3 tygodni, ją robię, więc fajny efekt. Wychodzi, zdjęcia są wszystkie dosłownie ostre, bo wcześniej było tak, że połowa była ostry, a połowa nie. I mam jeszcze swoje przyzwyczajenia, że Nikonem D750 robiłam 300 zdjęć przy sesji, a teraz tym no, jeszcze wciąż robię tak dużo, mimo że są ostre, ale to wszystko właśnie z tego przyzwyczajenia wychodzi. No i robię obiektywem 70-200, Tamronem, lubię właśnie to rozmycie, ten właśnie obiektyw daje mi takie efekty na zdjęciach, myślę. A powiedz mi, miałaś takie sytuacje, że musiałaś w jakiś sposób, nie wiem, ratować sesję, bo właśnie na tej D750, nie wiem, znalazła, masz, było zdjęcie, które było po prostu, powiedzmy, idealne, ale właśnie nie trafione. W sensie ostrości nie trafione. Było tak, ale w Photoshopie dam radę zrobić tak, żeby to zdjęcie potem było ostre. Więc czasami nie załamywałam się tym, że jest jakoś nie, wyszło nie ostro, a takie fajne było, tylko po prostu dochodziłam do tego, żeby to zdjęcie wyostrzyć. Tak w Photoshopie by było super. I by było na przykład jednym z moich ulubionych. A zdarzyło ci się tak, że na przykład straciłaś sesję, na przykład nie wiem, na karcie tak. Albo coś? Straciłam. Straciłam kilka takich sesji, niestety, ale na szczęście udało się odzyskać tę sesję. Chociaż czekanie od informatyka na wiadomość, czy tę sesję da się odzyskać, było dla mnie chyba najgorszymi dniami, bo to akurat pamiętam, był noworodek, gdzie sesja była bardzo trudna i trwała ona chyba 5 godzin. I pamiętam, że wtedy mama jeszcze chciała po sesji chociaż jedno zdjęcie, a ja nie wiedziałam, jak mam jej powiedzieć, że ja tę sesję straciłam. Więc to było dla mnie straszne. Ale niestety odzyskałam zdjęcia i sesja się udała, więc wszystko poszło po naszej myśli. Karta czasami potrafi zrobić takie psikusy. Zrzucam zdjęcia na karcie, a tutaj pisze, że karta uszkodzona i trzeba ją sformatować. Ale na szczęście informatycy przychodzą tutaj z pomocą i da się to zrobić, więc jakbyście miały dziewczyny takie problemy, to wszystko da się uratować. Jasne. A powiedz mi, już wiemy, że obrabiasz zdjęcia w Photoshopie, a jeżeli chodzi o sprzęt, na którym pracujesz, to masz, nie wiem, laptopa, czy masz jeszcze monitor, z czego korzystasz do obróbki? Ja mam komputer, ale on jest taki składany, więc nawet w sumie nie wiem, z jaki on jest, bo to jest przez informatyka tworzony ten komputer. No i monitor to jest, nie wiem jaki. Ale to jest duży NEC. Monitor jest NEC i to jest duży monitor, ale też obrabiam czasami na laptopie. Ktoś nam tutaj pisze, że też tak miała tak samo z kartą. Od tej pory zapis na 2 karty zawsze, ale nie zawsze da się do każdego aparatu włożyć 2 karty. No właśnie, nie wiem, jak jest Z6. Właśnie w mojej Z6 niestety nie ma 2 kart, jest tylko jedna, ale taka duża, solidna, więc mam nadzieję, że da radę. Że nie będzie już tego typu niespodzianek. A w takim bądź razie, czy zdjęcia robisz w JPG, czy w RAW-ach i czy ma to dla ciebie znaczenie, w czym robisz? Zdjęcia robię w RAW-ach, ponieważ więcej mogę odzyskać elementów potem w Photoshopie, w kamerze RAW. Więc robię w RAW-ach i ma to dla mnie znaczenie. Raz tak miałam, że po prostu na warsztatach po prostu zepsuł mi się mój aparat, nagle odmówił posłuszeństwa, więc zaczęłam robić, wzięłam sobie kartę, przekładałam do dziewczyny, która u mnie była i robiłam. I potem zgrywam zdjęcia, a tam okazuje się, że są same JPEGi. Więc to była dla mnie niespodzianka, ale też dałyśmy radę, więc myślę, że nawet jak to się robi w JPEGach, to też może być zadowolony z efektu. No ja muszę mieć wszystko po prostu idealnie, więc muszę mieć RAW, żeby odzyskać to, co czego nie widać na pierwszy rzut. Nie udało się osiągnąć. Tak. Asia nam tu pisze, Ewa, pochwal się, czym robisz obróbkę, ale nie za bardzo ja rozumiem przynajmniej to pytanie. Ewa nam tu już wspominała, że robi obróbkę w Photoshopie, więc jeżeli chciałabyś, Asia, doprecyzować pytanie, to
bardzo Cię o to proszę, to tam podpytamy Ewkę. Wcześniej troszkę rozmawiałyśmy o obróbce i o tym, skąd Ewa bierze te wszystkie swoje piękne tła i nieba, także ewentualnie po skończonym wywiadzie będziesz mogła sobie odsłuchać i posłuchać właśnie, skąd te wszystkie nieba są brane, że tak to ujmę. A opowiedz nam coś o swoich warsztatach, które prowadzisz. Czego przede wszystkim nas nauczysz oraz w jaki sposób możemy się na te warsztaty właśnie zapisać? No właśnie chcę nauczyć tego mojego bajkowego stylu, który sobie wypracowałam. Dziewczyny przyjeżdżają do mnie i mówią, że bardzo podobają im się na przykład moje nieba albo twarze takie właśnie bardzo mocno, tak jakby obrobione, ale, nie, ale delikatnie, że te twarze nie są sine, tylko są takie ciepłe, że aż po prostu chce się na te zdjęcia patrzeć, więc na pewno twarzy, często obróbki właśnie twarzy i dodawanie właśnie tych różnych mgiełek, jak ja to właśnie robię, więc tego chcę nauczyć moje kursantki. I te dziewczyny, które, no, tego co po prostu widać na moich zdjęciach, one już wiedzą, że do mnie nie przyjeżdżają po naturalne zdjęcia lifestyle'owe, tylko po prostu po takie bajkowe. Asia pisze, największy szok jaki przeżyłam po szkoleniu, że obróbka nie jest robiona na tablecie, czyli nie robisz. No tak, właśnie, na tablecie nie robię. Wszyscy się ze mnie śmieją, że wciąż robię myszką. I nawet Marysia z Krzysiem się śmieją, że mówią, że nie mogą znieść tego dźwięku tej myszki, bo wszyscy na tablecie. I chyba większość osób właśnie już obrabia na tablecie, a ja tego nie robię. Ja cały czas myślę, ciężko mi przejść. Podobno da radę się nauczyć szybko na tablecie, ale ja wiem, że ja jestem z tych osób, co będzie szło to długo i wtedy moi klienci nie wiem, czy będą mieć cierpliwość na czekanie dłuższe na zdjęcia, mimo że już długo czekają. Więc po prostu nie mam kiedy na tablecie się nauczyć. Może wtedy byłoby jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej. Mogłoby tak być. Ciężko mi doradzić, bo ja też jestem ta myszkowa, także wie. Ale też gdzieś ta myśl przemknęła przez głowę, że może ten tablet, bo tyle osób już korzysta z tego tabletu i sobie chwali, aczkolwiek to przejście właśnie z myszki na tablet ponoć chwilę zajmuje, żeby się przyzwyczaić, także rozumiem, o czym mówisz. Ja jeśli chodzi o takie nowości, to jestem taka bardziej sceptycznie nastawiona, bo po prostu muszę do tego sama dojść. Dojrzeć. Powiem, że mi długo schodzi z nauką czy czegoś nowego. Agnieszka nam tu pisze, można korzystać z tabletu graficznego i myszki, ja tak robię. No właśnie. Może to jest jakiś sposób na to, żeby przejściowo się nauczyć pracować na tym i na tym. Tak, no właśnie. Także no widzisz, właśnie. I może wtedy w czasie się mogę wtedy przejść na tablet. Więc Agnieszka, tak, myślę, tak, że to jest coś takiego, że możesz spróbować. A wracając do Twoich warsztatów, czy miejsce pleneru przed warsztatami ustalasz też z klientką, czy jakby to jest już Twoja wizja, gdzie będziecie tworzyć? Zawsze pytam dziewczyn, co im się marzy, gdzie by chciały pojechać na sesję. Zazwyczaj dziewczyny mówią, że chciałyby coś zielonego, jakaś polana. Ja zawsze, lub też na przykład mają jakieś marzenia, że mówią na przykład, że w wieżówce chciałyby, czy w lawendzie, ale są też takie dziewczyny, które mówią na przykład, że one nie chcą na przykład zdjęcie na pomoście, bo czegoś takiego nie mają u siebie, więc nie chcą pokazywać tego klientom, bo potem klient będzie chciał po prostu pojechać z nimi właśnie w to miejsce, więc zazwyczaj dostosowuję to do osoby, która do mnie przyjeżdża na sesję i to, co ona chce. Zawsze też mam propozycje różne, bo może akurat coś fajnego jest akurat w tym czasie, co kwitnie, więc wtedy wybieramy razem te miejsca. A te miejsca kwitnące, że tak powiem, masz już w pamięci, co kiedy gdzieś kwitnie, czy masz rozpiskę, nie wiem, przywieszoną do ściany i no teraz mamy lipiec, to kwitnie to i to. Czy już masz nie, to w głowie? Nie mam. Tak, mam to wszystko w głowie. Chociaż czasami zdarzy się tak, jak w tamtym roku, że miałam taką właśnie aleję, piękne jarzębiny i myślałam, że ta aleja tam na pewno będzie, bo stwierdziłam, że na pewno nie wytną 20 drzew. No i pojechałam tam na sesję, wcześniej nie sprawdzając, bo w życiu bym się nie spodziewała, że może tego nie być. Pojechałam na sesję, miałam piękne korale zrobione na tą sesję, podjeżdżamy, nie ma ani jednego drzewa i nie ma nawet drogi, tylko rośnie tam zboże.
To było dla mnie największe zaskoczenie, więc teraz wiem, że po prostu po tym muszę sprawdzać jeszcze te plenery, bo czasami jest tak, że na przykład w jednym dniu wydaje się, że wszystkie gałęzie są piękne, gdzie ja stawiam zawsze modelkę, przyjeżdżam kolejnego dnia, nie ma gałęzi. Obcięta albo po prostu przeszła jakaś wichura i nie ma tej mojej gałęzi. I dlatego ciągle muszę przez to szukać tych nowych miejsc, bo coś, co wydaje mi się, że będzie, okazuje się, że tego nie ma. Ada się tutaj pyta, jak długo trwa sesja plenerowa u Ciebie? Sesja plenerowa trwa około 2 godzin. I w tym wchodzą te wszystkie zmiany tych plenerów i przebieranki, tak? Że tak to ujmę w cudzysłowie. Tak. Oczywiście ja jestem taka, że mi się przedłuża i to tak 2 godziny to jest takie, myślę, że minimum na sesję. Przy większych pakietach niż ten pierwszy oczywiście. A masz często pytania na przykład, że klientki chciałyby połączyć studio, które też robisz z plenerem, oferujesz coś takiego, czy tak, jest tak. Wybór albo to, albo to? Tak, dołączyłam też do swojej oferty, że można połączyć i studio, i plener, ale to wszystko jest przy tym największym pakiecie, który jest do wyboru. Ktoś nam tu pisze, tylko nie widzę kto. Ja nadal niektóre rzeczy wolę myszką, zwłaszcza w Lightroomie, ale generalnie około tygodnia trzeba na przejście. No właśnie, chyba to dla mnie jest za długo. No. Ja ostatnio znalazłam habry, pojechałam o 17 sprawdzić, o 19 przyjeżdżam z parą na sesję, a panie kosi. No właśnie. No właśnie, to jest to. Teraz tak, miałam robić sesję w dmuchawcach i tego samego dnia sprawdzałam, czy te dmuchawce będą rosły na tej polance. No i umówiłam się o 16 z modelką, bo tam miał być cień pod tym drzewem. I przyjeżdża modelka, przyjeżdżam ja, patrzymy, a tam po prostu tylko czuć skoszoną trawę. Więc ani jednego habra, ani jednego dmuchawca nie było, ale na szczęście przyszliśmy dalej i były jakieś inne dmuchawce i tam powstała też fajna sesja. A zdarza ci się robić na przykład sesję również w deszczu na przykład? Albo czy przekładasz sesję, bo na przykład pogody nie ma? Jeśli masz na przykład takie terminy na przykład odległe, jak to właśnie wygląda? Jeśli bardzo pada, no to wtedy przekładamy, ale jeśli tylko trochę pada i sobie i jest jakaś mrzawka, no to wtedy robię sesję. Ale ogólnie jest tak, że na moich sesjach, nie wiem, chmury się jakoś rozpraszają i niby ma być pochmurno, a wtedy i wychodzi wtedy słońce. Więc ja nie wiem, jak to się dzieje. A jeżeli chodzi o zimowe kadry, to wtedy, nie wiem, klientki są jakoś poubierane od spodu? Jak wygląda taka sesja w zimie? Jeśli chodzi o zimowe kadry, to zazwyczaj to robię je wcześniej, tak około godziny 11-12, więc wtedy jest inne światło, słońce jest zupełnie inaczej niż w lecie. Modelki mają na sobie odzież termoaktywną, wygodne buty, ciepłe, jeszcze rajstopy, ubrania ściągam tylko dosłownie na chwilkę. Jak już ustawię modelkę, powiem jak trzeba pozować i wtedy robię sesję, więc sesja zimowa trwa bardzo krótko, chociaż chyba moje klientki są bardzo wytrzymałe, bo znoszą czasami więcej niż ja. Robiłam, pamiętam w mrozie, było minus 20 i modelka miała jeszcze siłę, a mi zamarzał palec i nie mogłam nawet kliknąć. Więc to sesję pamiętam. Wciąż jest zawsze Tak, wciąż jest zawsze ciepło. Coś tak. O tym wiem. A powiedz mi, co ja miałam się ciebie zapytać? Popatrz, wytrąciłam się, a już wiem, co miałam się zapytać. Powiedz mi, czy masz więcej zapisów właśnie w okresie wiosenno-letnim, czy na przykład mniej jest zapisów właśnie w okresie zimowym, tak powiedzmy, nie wiem, grudzień, marzec, bo klientki uważają, że będzie wtedy szaro, buro i ponuro i zimno i w ogóle. Nie mam takiego czegoś, że mam po prostu sezon. U mnie sezon jest przez cały rok. Ja mam cały czas sesję. Więc nie odczuwam. Jeszcze w zimie chyba jest ciężej, bo są sesje świąteczne. Robisz sesje świąteczne również u siebie? Tak. Robię. A jakieś mini sesje na przykład ciążowe, plenerowe organizujesz, nie wiem, właśnie z tytułu lawendy, czy coś takiego? Masz coś takiego? Nie, bo wcześniej sobie tak zapiszę grafik, że nawet nie mam dnia, kiedy mogłabym tę sesję zrealizować. A wiem, że potem po prostu bym się całkowicie z obróbką nie wyrobiła, więc nie robię czegoś takiego. Wolę robić sobie... A nie myślałaś o tym, żeby na przykład wynająć jakąś osobę, która by ci robiła taką obróbkę? Wiem, że jestem na tyle wymagająca, że nie byłabym do końca zadowolona, bo ja sama, na przykład jeśli chodzi o zdjęcia plenerowe,
to sama do końca też nie wiem, czego chcę. Ja dopiero się tego dowiaduję, jak zaczynam obrabiać zdjęcia. Nie jestem w stanie, więc myślę, że nikt by nie wszedł w moją głowę i nie zrobił tego za mnie tak, żebym ja była zadowolona. Nawet nie próbowałam brać retuszera właśnie do zdjęć takich plenerowych. A do obróbki, nie wiem, potrzebujesz natchnienia na przykład do danych zdjęć, na przykład masz tak, że otwierasz sobie jedną sesję, patrzysz na zdjęcie i stwierdzasz, no dzisiaj nie mam natchnienia do tego, ale otwierasz drugą sesję i do tej drugiej no sesji właśnie, na przykład tak, masz natchnienie? Mam coś takiego, że na przykład jednego dnia zaczynam obrabiać sesję i mam piękną dziewczynę, po prostu tak bajkowy plener, a nie mogę obrobić po prostu tej sesji, nic mi nie wychodzi. I widzę, czuję, że po prostu wolę wtedy zostawić tę sesję i wiem, że przyjdzie taki dzień, że po prostu siądę i zrobię ją idealnie. Według mnie. A obrabiasz na przykład do jakiejś muzyki? Nie wiem, oglądasz Netflixa, czy po prostu wyłączysz się i potrzebujesz ciszy? Właśnie, to jest moja tajemnica. Obrabiam zdjęcia, oglądając politykę, muszę powiedzieć. Ale tak w sensie w telewizji włączasz sobie, nie wiem, politykę, czy to jest jakiś serial, czy co to jest? Nie, nie, to nie jest serial, to są po prostu wiadomości, różne wywiady z politykami i ja obrabiam słuchając tych wywiadów. Więc tym cię chyba zaskoczyłam. No. Zastanawiam się, w jaki nastrój cię wprowadza ta polityka. No właśnie, różnie i czasami sobie tam rozmawiam z telewizorem, obrabiając zdjęcia, więc zależy, co się dzieje, ale niestety jestem uzależniona od polityki, od wiadomości, lubię słuchać, lubię wiedzieć, co się dzieje w polityce. Mamy pytanie od Patrycji, a jak długo zdobywałaś klientów, żeby osiągnąć zapisy na sesję na cały rok? Nie, na cały rok to jeszcze nie mam tak, że mam cały rok już zapisany, ale po prostu to przyszło tak samo, naturalnie. Nie, ile? Ja ogólnie tak robię zdjęcia, jeśli chodzi o ludzi, to tak od 5 lat, od kiedy właśnie ten mój syn się urodził. Teraz już ma 6, więc już chyba okłamuję od 6 lat, bo już skończył 6 lat, cały czas mi się wydaje, że ma jeszcze 5. Więc, ale to tak rok uczyłam się na nim i potem dopiero na klientach. A powiedz mi, na początku robiłaś sesję TFP na przykład, czy reklamowałaś się na Facebooku jakoś? Na początku robiłam sesję TFP i po prostu swoim znajomym robiłam sesję, a potem pojawiała się jakaś sesja płatna, to już byłam wtedy taka zadowolona, bo to pierwsza moja płatna sesja, no i potem było ich coraz więcej i więcej i więcej. Czyli głównie, powiedzmy, szło to drogą pantoflową, tak? Z polecenia klienci przychodzili. Tak, tak. Na początku z polecenia, potem po prostu z Instagrama, zresztą też jeszcze z polecenia cały czas mam sesję. Ale też dużo osób na przykład z daleka do mnie przyjeżdża, z Krakowa, z Warszawy, z Katowic na sesję, więc tutaj na przykład u fotografa jakiegoś zobaczy moje zdjęcia i przyjeżdża wtedy do mnie robić sesję, na przykład na warsztatach. To też mam dużo takich klientów. Co ja chciałam jeszcze się ciebie zapytać, popatrz, wypada mi dzisiaj z głowy, no wypadało mi z głowy, bo słucham ciebie, a gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze miałam do ciebie pytania, ale jeżeli wy macie jeszcze pytanie jakieś do naszej Ewki, to śmiało możecie pisać i zadawać je, ja przeczytam Ewie i będziemy sobie odpowiadać na te pytania warsztatowe i nie tylko. Powiedz może nam jeszcze, jakie masz najbliższe terminy na warsztaty, jak trzeba się z jakim wyprzedzeniem umawiać do ciebie na warsztaty? No to pozostał mi jeden termin na warsztaty indywidualne we wrześniu i chyba 3 w październiku, a dalej to już nie wiem, nie pamiętam. Czyli to prawie końcówka roku, moi drodzy. Jeżeli... Tak. To już końcówka. To już roku. Będą kadry jesienne. Tak, to już na pewno będą kadry jesienne, ale też na przykład w zimie, czy tam na jesień, obrabiam też zdjęcia letnie. Czyli na przykład na takich warsztatach możemy obrobić nie tylko zdjęcia te, które wykonujemy z tobą na sesji, ale na przykład poprosić cię, żeby zrobić jakieś zdjęcie letnie i obrobić na przykład, przykładowo. Tak, albo zimowe, tak, dziewczyny przyjeżdżają właśnie i mówią, że chciałyby na przykład 4 pory roku i wtedy obrabiam zimowy las, na przykład jakąś kładkę nad wodą, którą uwielbiają dziewczyny. Nawet robić, żebyśmy tam sesję robiły i
i tą sesję, która powstaje na warsztatach, ale w lecie to jest troszkę inaczej, bo najpierw obrabiamy moje zdjęcia, a dopiero potem idziemy na sesję. I wtedy warsztatowiczki przychodzą i potem one obrabiają te zdjęcia, potem mi wysyłają i jeszcze im poprawiam, jeśli coś jest do poprawienia. Jasne. Marta pisze, Martyna, przepraszam, nie mam pytań, uwielbiam. No, tak. Dziękuję. Martyna była u mnie na warsztatach. Chyba. Dobrze pamiętam? Jest pytanie, czy jest szansa na jakieś warsztaty grupowe w innych miastach w roku 2023? Tak, 2023 na pewno będą ogłaszane i myślę, że na pewno będą. Ale wyjazdowe. W grupowe, tak, gdzieś tak, na innych miastach. Tak. Super, no to fajna opcja. A wtedy masz już, nie wiem, na przykład jakiś plan na takie warsztaty, jeżeli chodzi też o miejsca na przykład, czy będziesz chodzi mi na przykład, czy umówisz się z jakimś hostem, który ci sprawdzi na przykład jakieś miejscówki, bo wiesz, że jakby nie mieszkając w Katowicach, tak, gdzieś, to jest problem, wiesz. To wygląda tak, że ja po prostu muszę sama to zdjęcie znaleźć, to miejsce znaleźć, więc ja jadę sobie dzień wcześniej i po prostu szukam, bo jeśli chodzi o miejsca, to myślę, że jestem bardzo taka wymagająca, co mnie to gubi też, bo po prostu dla mnie musi być idealne miejsce i czasami na przykład miałam warsztaty w Poznaniu, pamiętam, grupowe i jeździłam, szukałam. Wydawało mi się, że las na pewno będzie, a przyjeżdżam, a tam po prostu przyszła jakaś wichura i las jest położony. Myślałam, że będę na Włocie, gdzie robię tutaj często zdjęcie, a niestety na Włoci też tam nie ma. Więc czasami miejsca mnie zaskoczą i muszę po prostu obniżać swoje wymagania co do miejscówek, ale zawsze szukam. Teraz właśnie były w Warszawie warsztaty plenerowe, grupowe, więc tam też było ciężko znaleźć coś takiego bardziej bajkowego, więc musiałam szukać po tych okolicznych miejscowościach. Jeździłyśmy i szukałyśmy. A powiedz mi, masz jakieś takie miejsce bądź choćby... kraj, gdzie chciałabyś wykonać zdjęcie takie ciążowe, takie wymarzone na przykład, które ci się marzy, nie wiem, nad wodospadem Niagara, czy wiesz, coś tego typu, masz jakieś takie wymarzone miejsce? No mam, w Guadalupe, tam gdzie mieszka, tam gdzie właśnie mieszka ta moja fotografka, którą tak uwielbiam, Mokka. Ona ma tam po prostu przecudowne drzewa, gdzie i plenery, i woda, i ona chyba tam ma wszystko, i góry. Więc tam myślę, że tam bym mogła się przenieść na minimum 2 tygodnie. Ach, kto wie, czym zaowocują te warsztaty, które będą. Marlenka pisze, cześć dziewczyny, warsztaty super. Kładka magia, polecam. Tak, bo Marlena była na warsztatach i chciała właśnie zrobić sesję na kładce. I tam robiłyśmy w lesie, w zimie. To była zima, to był chyba luty, kiedy z Marleną robiłyśmy warsztaty. No widzisz, a ja tak czytam i się zastanawiam, czy dobrze czytam. Paulina, uwielbiam pracę Ewy, mój plan na przyszłość, warsztaty u niej, oby się spełniło. No to trzymamy kciuki. No. Ewa na pewno chętnie się ugości. Bardzo mi miło. A pytanie jest jeszcze od Pauliny, ale to Mokka będzie prowadziła warsztaty w Polsce? Może na tym razie w takim bądź razie. Będzie prowadziła warsztaty u mnie w studiu w Lublinie. A czy macie już jakieś mniej więcej choćby, wiesz, tak okrętką, jaki właśnie termin? Cały czas zastanawiamy się, czy to ma być wiosna, czy to ma być lato, bo wiem, że ona ma w przyszłym roku wyjazd, takie duże warsztaty będzie prowadziła w Ameryce, więc zastanawia się, czy od razu z Ameryki po prostu przylecieć tutaj do Polski i robić te warsztaty. Więc cały czas jest, czy to jest w sferze takiej myślimy. Do ustalenia. Po prostu. Tak, do ustalenia, ustalamy. Ale na pewno będą. No, już tu jest zaskoczenie. Już jest chętna pierwsza. Myślę, że tych chętnych będzie dużo, dużo, dużo więcej. Na takie, a powiedz mi, to będą tylko warsztaty, które ona będzie prowadzić, czy na przykład myślałyście o tym, żeby na przykład w jeden dzień będzie prowadziła to ona, a w drugi dzień na przykład ty, czy będą to jednak warsztaty skoncentrowane? Myślę, że będziemy koncentrować się tylko na niej. A to będzie, bo ona z tego co kojarzy, to też robi studio bardzo ładne, to będzie studio, tak, czy plener z tej udziału? To będzie połączenie i studia jej, i pleneru.
I to będą sesje ciążowe? Tak, ciążowe. Ciążowe to będą sesje. Także chociaż już... może jakaś mama z małym dzieckiem, myślę, że o też by było fajne, bo ona też ma bardzo fajne te zdjęcia. Ale ogólnie także... umawiałyśmy się właśnie na warsztaty ciążowe. No to tak jak już widzicie, trochę wyciągnęłam od Ewki informacje odnośnie tych pierwszych warsztatów, bo to będą pierwsze warsztaty, które chyba będzie w ogóle prowadziła w Polsce, tak? Tak, tak, tak. Długo jej nie namawiałam, napisała mi tylko pytanie, a ona, no pewnie. Więc to było dla mnie takie zaskoczenie. Także możecie śmiało zasypywać Ewkę pytaniami o to. Myślę, że będzie miała bardzo dużo wiadomości właśnie w tym temacie, ale jeżeli macie pytania odnośnie samej Ewy, tego w jaki sposób dopracowywała swój styl i jak wygląda jej praca, to śmiało możecie zadawać swoje pytania. Także czekam, ale widzę, że tutaj już się pojawiło jakieś pytanie od Ewy. Czy na te warsztaty będą mogły się zapisać osoby z Lubelskiego? Pewnie chodzi o warsztaty z Mokką. Tak, tak. Mogą się to zapisywać osoby z Lubelskiego, nawet osoby z Lublina. Ja tylko swoich warsztatów właśnie nie zapisuję osób z Lublina na moje warsztaty. Dorotka pisze, polecam sesję Ewy, cudowna pamiątka na lata. O, także chyba twoje klienci również oglądają. To była przepiękna sesja. Co roku kilka razy się spotykałam na sesji. Już nawet nie wiem, 4 czy 5 mamy sesji ze sobą, ale dużo, dużo. I wszystkie A są zaskoczyło super. Cię coś na jakiejś sesji? Masz jakieś takie, nie wiem, śmieszne historie albo coś tego typu? Przypominasz tak, ostatnio pamiętam, miałam taką śmieszną historię, pojechałam na sesję, wyciągam swój aparat, a tam patrzę, obiektyw 50 mm. Po prostu nie zmieniłam obiektywów i musiałam wracać. I to było dla mnie takie zaskoczenie. Raz nie wzięłam baterii do aparatu, raz karty, więc jestem osobą ogólnie dosyć roztrzepaną. A zdarzyło ci się tak, że na przykład zapomniałeś zapisać jakiejś sesji? Znaczy pytam tak, bo mi się na przykład zdarzyło. Także no, wiesz. Zdarzyło mi się i to nie raz niestety. I dzwoni klient, że ja czekam na miejscu, a gdzie pani jest? Właśnie było tak, że miałam wtedy właśnie tego dnia, piszę grafik mam, no i patrzę, że mam 3 sesje. Jedna sesja była studyjna i 2 sesje plenerowe, z czego jedna się zrezygnowała i zmieniliśmy na inny termin. No i już przyszła modelka na tą sesję plenerową, już wybrałyśmy sukienki, wyjeżdżamy i mam telefon i myślę, kto tak dzwoni. No dobra, to odbieram. I odbieram i dziewczyna mówi, a ja właśnie czekam tutaj na panią, że będziemy zaraz miały sesję. A ja po prostu wtedy byłam tak zaskoczona tym, że mam jeszcze jedną sesję i, no i wtedy wróciliśmy, wybraliśmy sukienkę i na początku robiłam tą sesję rodzinno-ciążową, a potem sesję tą ciążową. Której niestety nie zapisałam, więc to się zdarza. Ale na szczęście się wszystko udało. Mam fajnych, zrozumiałych klientów. No czasem się różne śmieszne właśnie historie zdarzają. A ktoś na przykład, nie wiem, przyglądał wam się na sesji na przykład? Miałyście jakiegoś w cudzysłowie podglądacza na sesji? No czasami, tak, czasami się zdarza, że ludzie podchodzą, pytają, raz miałam też taką sesję, pamiętam, i szły takie panie z kościoła i nawet pomagały mi pokrzywy wyrywać, żeby modelka miała gdzie stać i żeby ją czasem nie okuły. Więc czasami mam takie bardzo, ogólnie wszyscy reagują tak bardzo pozytywnie na sesję. Też zawsze jeżdżę i pytam też, czy mogę na przykład robić sesję w jakichś w polach czy w zbożach, bo na początku tego nie robiłam i byłam też przepędzona raz z zboża, pamiętam. Mimo, że pan wcześniej się zgodził, ale potem przyjechał troszkę w nietrzeźwym stanie i już się mu to nie podobało, że robię sesję, więc nas przegonił wtedy z tej sesji, pamiętam. Więc to nie było takie miłe. A czy na twojej sesji, bo głównie widzimy jakby na twoim Instagramie, jeżeli chodzi o sesje plenerowe, są to same jakby przyszłe mamy. Czy na każdej sesji wykonujesz również ujęcia z partnerem i ewentualnie ze starszymi dziećmi?
Jeżeli Tak, co? jeśli mamy, życzą sobie, żeby partner był na sesjach, to on tak samo opozuje, ale zazwyczaj jest to tak, że oni nie chcą się zgodzić na publikację, woleliby, żeby ich nie było na tych zdjęciach, więc wrzucam tylko zdjęcia z mamusią. Ale zdjęcia z tatusiem tak samo są na moim Instagramie, więc o też można zobaczyć te ujęcia. A Sylwia nas tu pyta, jak wygląda u ciebie pozowanie modelek? Masz jakieś ulubione, które zawsze powtarzasz pozy? Tak, mam swoje ulubione pozy, które zawsze powtarzam. Lubię też zdjęcia, jak modelka trzyma tak rękę w górze, ale niestety ta poza jest o tyle trudna, że nie każda dziewczyna, mama przyszła, da radę zrobić tą pozę tak jakby poprawnie, żeby to nie wyglądało tak bardziej no, komicznie. Dlatego też niektóre pozy, które mi się bardzo podobają, no niestety nie mogą zostać zrealizowane na każdej modelce, bo to jest duży wpływ ma, jak ona wygląda, jak się ona czuje w danej pozie. Ale mam swoje ulubione, które zawsze są na sesjach. Zresztą myślę, że z modelką w ciąży ciężko wymyślić już coś innego, bo wydaje mi się, że już wszystkie pozy, jakie są, to już były. A w jakim mniej więcej terminie umawiasz modelki, jeżeli chodzi o tydzień ciąży, który na przykład lubisz tak najbardziej mniej więcej? Pomiędzy 27 a 33 tygodniem ciąży, chociaż też zdarza mi się na przykład 22 tydzień ciąży. Zawsze pytam, jaki jest już brzuszek. Jeśli brzuszek jest już duży, no to robimy wcześniej, bo na przykład mama mówi, że jedno dziecko urodziła wcześniej, więc wolałaby po prostu, żeby ta sesja była wcześniej, nawet nie aż tak dużym brzuszkiem. Bo zdarzało mi się też po sesji na przykład, że była sesja i mama się tak cieszyła, wtedy przyjechała na sesję z daleka do mnie i potem wysyła mi dzień po zdjęcie maluszka, że wracając odeszły jej wody z sesji. Więc to było takie właśnie fajne, śmieszne. A takie właśnie na koniec ciąży też ci się zdarzają na przykład panie, które tak bardzo chcą mieć na przykład u ciebie sesję, że są w stanie, nie wiem, przyjechać już w 39 tygodniu ciąży, byleby tą sesję u ciebie zrobić. No chyba nie, chyba w 39 to chyba nie miałam jeszcze mamy. Chyba, jak dobrze pamiętam, to chyba nie było. Zazwyczaj to wcześniej jest. Ja też nie chcę narażać takiej mamy, że coś się może stać po prostu po drodze, więc przyjeżdżają wcześniej jednak. Zawsze uczulam, że to jest nawet dla jej bezpieczeństwa lepsze, żeby było wcześniej. Jeszcze raz jest tutaj pytanie, jak długo zajmuje ci obróbka jednej sesji? No, jednej sesji to około 7-8 godzin. Całej sesji. Godzina na jedno zdjęcie. O, tak, mniej więcej 45 minut. Do tak, godziny. Godzina na jedno zdjęcie z przerwami, bo czasami nie da się usiedzieć w jednym miejscu tak długo. Więc tutaj muszą być przerwy. No długo, no czasami na przykład jak mam jakieś takie trudne miejsce, gdzie na przykład muszę malować liście na zdjęciach, no to wtedy rozkładam sobie tą sesję na 2 dni. Ada pisze, poród po sesji miałam, tak? Wieczorem sesja, a w nocy poród. No właśnie. Także, samo życie. Samo życie, no właśnie. A powiedz mi, wykonując takie zdjęcia ciążowe na przykład, to zawsze starasz się zostawiać nad głową modelki dużo tła, żeby móc potem to zasłonić tą wybraną nakładką, tak żeby ci było łatwiej to dokolorować, bo czasem na przykład jak już wchodzi, jest przejście między horyzontem a niebem, no to czasem, przynajmniej mi się tak wydaje, trudno to tak ładnie zakryć, żeby gdzieś to... Jeśli tak, no to wtedy, jeśli mam na przykład jakieś takie przejścia, gdzieś jakiś horyzont przechodzi przez środek głowy, to noszę przy sobie drabinkę, dlatego że jestem dosyć niska, więc stoję na drabince i robię tak, żeby ten horyzont był wyżej niż głowa, ale myślę, że teraz już wypracowałam sobie to, że nie przeszkadza mi to, czy przechodzi, czy nie, bo i tak to udaje się zakryć. Czyli kwestia też wprawy i dużo pracy. A zdradzisz nam, u kogo robiłaś warsztaty, jeżeli chodzi, bo mówiłaś, że też się szkoliłaś. No warsztaty robiłam u Marysi i Krzysia. MK Słowińscy to chyba wszyscy znają i myślę, że z tych warsztatów wyniosłam najwięcej. Tutaj dowiedziałam się tylu rzeczy, że po prostu, pamiętam, głowa mi parowała. Tak, byłam u Aliny Piotrowskiej, Kilian, ale to już byłam tak, że już po prostu chciałam się tylko nauczyć zdjęć z daleka, bo wydawało mi się, że tych zdjęć z daleka nie umiem robić tylko same portrety.
Tak mi się wtedy wydawało, więc już na te właśnie zdjęcia z daleka pojechałam. Byłam, moje pierwsze warsztaty to były u Foto Adamiksa. On był wtedy w Lublinie, to były dwudniowe warsztaty i pamiętam, że wtedy po prostu wszystko sobie pisałam na kartce i otworzyłam tego Photoshopa i stwierdziłam, że nie, no po prostu tutaj się nie da nic nauczyć. Wzięłam te kartki i zaczęłam po prostu obrabiać z tymi kartkami u niego, więc to takie, myślę, że dla osoby początkującej to były bardzo dobre warsztaty, bo naprawdę krok po kroku wszystko miałam opisane i cieszyłam się. Pamiętam jak dziecko, jak mi coś w ogóle wyszło, jak coś się nauczyłam. I byłam jeszcze u Magdaleny Kołakowskiej, to u niej się nauczyłam właśnie dorabiać nieba. No i kogo tu jeszcze byłam? Chyba tyle, jeśli chodzi o takie warsztaty. Chyba, że kogoś pominęłam. Mam nadzieję, że nie. A masz w ofercie sesję ciążowo-noworodkowe, w sensie pakiet brzuszek i maluszek? Można u Ciebie z takiej oferty skorzystać? Nie, pakietów nie mam brzuszek i maluszek, ale sesje noworodkowe robię. Mhm, czyli można się na przykład u Ciebie umówić przy okazji sesji ciążowej również na sesję noworodkową. Tak. A jeżeli dziecko się nie urodzi w terminie, to zawsze masz gdzieś tam, nie wiem, jakiś taki... Dla takiego maluszka zawsze znajdę czas, ale na pewno mi to pomaga to, że teraz pracuję przy lampie, a nie przy świetle dziennym. Bo do stycznia robiłam sesje noworodkowe ze światłem takim naturalnym, a teraz robię z lampą, więc jest zdecydowanie lepiej i więcej możliwości. Więc po prostu wcześniej byłam uzależniona od światła bardzo, więc to było takie trudne. Ale sesje noworodkowe zazwyczaj robi się rano, ja robię rano, więc no tutaj myślę, że teraz z lampą jest dużo łatwiej robić sesje noworodkowe niż bez niej. A zdradzisz nam, z jaką lampą pracujesz, tak z ciekawości? Na razie mam lampę MOVE 200. To jest taka chyba najprostsza lampa. I właśnie z nią, ona mi pomaga właśnie w robieniu zdjęć takich studyjnych. Ale teraz myślę o zmianie na coś innego, bo już ta lampa mnie blokuje. Nie mogę zrobić czegoś więcej, co bym chciała osiągnąć. Więc już myślę, że już więcej się nie da. Też robisz na tej lampie swoje studyjne pracy? Tak. Tak, ja mam tylko właśnie tą jedną lampę i na niej wykonuję sesje ciążowe. A powiedz mi proszę, kurs w studium, kogo byś poleciła? U kogo bym poleciła kurs w studium? Myślę, że to zależy też od tego, czego oczekujesz. No właśnie, ja nic nie umiałam ze studia, w ogóle nie umiałam, nawet nie umiałam lampy uruchamiać i do niedawna robiłam jeszcze z takim założonym kloszem. Wydawało mi się, że to powinno być dopiero jak Krzyś z Marysią do mnie przyjechali i mówią: Ewa, ty robisz tym kloszem zdjęcia? Ja mówię, no tak. I mówię, tutaj tak to ci wyszło? Ja mówię, no tak wyszło. Mówię, to się ściąga. Ja nawet nie wiedziałam. I jak to ściągnęłam, to myślę sobie, jakie jasne zdjęcia, wszystkie były takie ciemne. I musiałam potem w Photoshopie robić to obróbkę, bo były bardzo ciemne. Jest pytanie, z jakiego modyfikatora korzystasz do tej lampy i jakiej wielkości? Mam parasol 185. No to już macie odpowiedź, z jakiego modyfikatora FK korzysta. Powiedz mi, bo patrząc na twoje zdjęcia studyjne, one są też takie bardziej artystyczne, ale mimo wszystko one są zawsze robione jakby na takim gładkim, kartonowym pewnie tle. Wszystkie, więc jest to powiedzmy taki trochę kontrast między twoimi plenerami, które są takie bardzo żywe, jak to ujmujesz, bajkowe, a studio jest raczej takie bardziej stonowane właśnie, no. No myślę, że jak przyjedzie Mokka, będę robiła tak, że nie będzie to tak stonowane. Czyli jest to jeszcze powiedzmy w kwestii rozwojowej, tak? Tak, to jest w kwestii rozwoju. Moje sesje ciążowe, plenerowe tak samo są. Ja cały czas się uczę, cały czas czegoś nowego się uczę, więc myślę, że i tu rozwój. No ale sesje studyjne to robię od niedawna, więc to taki, myślę, że jeszcze dużo nauki przede mną. A co chciałam jeszcze się ciebie zapytać? Chciałam się jeszcze ciebie zapytać, czy właśnie jeżeli chodzi o sesje plenerowe, to często zmieniasz, albo czy zdarza ci się zmieniać pory roku na zdjęciach,
na przykład, masz na przykład, albo na warsztatach, że na przykład, nie wiem, klientka chciałaby z późnego lata zrobić już na przykład piękną jesień, albo z jesieni zimę i tego typu rzeczy, albo na swoich zdjęciach, czy zmieniasz porę roku? Znaczy, no, zmieniam, bo zazwyczaj schodzę z tej takiej zieleni, takiej mocnej, na bardziej taką stonowaną, taką cieplejszą zieleń, bardziej w stronę właśnie bardziej w stronę takiej jesieni. I miałam tak, że klientka przyszła i mówi, że pani Ewo, a czy pani robi zdjęcia tylko na jesień? Bo właśnie nie widziałam tych takich zdjęć letnich u pani. Ja mówię, nie, że ja cały rok robię zdjęcia. I to mi dało do myślenia, że jednak muszę trochę popracować nad tą zielenią. No i w tym właśnie, w tym sezonie będzie na pewno dużo więcej zielonych zdjęć. Jakoś ostatnio bardziej do mnie przemawiają te zielone niż te takie właśnie już jesienne. Więc to też w sobie zmieniam. A często zdarza ci się na przykład dorabiać, nie wiem, kwiatki czy coś tego typu, że na przykład twój plener, są piękne kwiaty, powiedzmy, ale nie są one na tyle rozciągnięte czy takie szerokie, żeby tak pięknie wyglądały, nie, na tle, musisz je doszlifować. Nie dorabiam, znajduję takie miejsca i tak ustawiam, by na tym zdjęciu faktycznie tak było. Że tych kwiatów jest tak dużo. Czasami jakiś może jeden pojedynczy kwiatuszek, ale to jest rzadko. Zazwyczaj jest tego bardzo dużo na zdjęciu. To nie jest tak, że właśnie... No właśnie, powiem ci, że tak, przeglądając twoje zdjęcia, to tam jest przepiękny urodzaj wszystkiego dosłownie. No i wszystkiego. Właśnie wszyscy mówią, że tutaj u nas na Lubelszczyźnie to jest wszystkiego bardzo dużo. Ale chyba tak jest. Mamy tutaj bardzo dużo różnych plenerów. Mamy pytanie, czy w plenerze doświetlasz modelki blendą? Nie, nie doświetlam. Blenda mi służy tylko do tego, żeby przysłonić mi słońce, żeby nie padało na obiektyw i żeby nie robiła się flara. Albo na przykład, żeby to światło nad modelką było to takie delikatniejsze, więc wtedy też gdzieś tam taką przezroczystą blendą przepuszczam światło na włosy, bo nie lubię takich przepaleń. A słoneczko też potrafisz takie piękne dorobić, w sensie promienie słoneczne, nie ma słońca, to też potrafisz takie piękne słońce nie, dorobić? Nie, jeśli nie ma słońca, to pozostaje zdjęcia takie bez słońca. Zarabiam tylko czyli tam, gdzie jest słońce na zdjęciach, to jest oryginalne słońce. Tak, to jest oryginalne. Tak, oczywiście też w tych zdjęciach, gdzie naprawdę tego słońca nie ma, to też tak wyciągam te wszystkie szczegóły, więc wtedy też tak delikatnie, ale to tak mocno na pewno nigdy nie będzie jak ze słońcem. A podkręcasz też kolory w obróbce, żeby były, bo u ciebie są te kolory takie intensywne, takie żywe, radosne, podkręcasz to wszystko. Tak, podkręcam i zawsze to robię tak maksymalnie. I czasami dziewczyny, jak przyjeżdżają na warsztaty, to się dziwią, że one na przykład by się bały tak podkręcić kolorów, a ja bardzo mocno podkręcam kolor. Ja po prostu lubię bardzo mocny efekt na zdjęciach i dlatego tak zostawiam z takimi mocnymi kolorami. Lubię po prostu. A spotkałaś się teraz... Pytanie z serii trudne. Czy spotkałaś się, nie wiem, z hejtem na przykład, że twoje zdjęcia to są sztuczne na przykład, że właśnie nie są naturalne i coś tego typu komentarze, na przykład, nie wiem, od klientek, no czy tak, od innych fotografów? No tak, spotkałam się. Mam czasami komentarze, że brzydkie zdjęcia, że przerobione. No po prostu ja uważam, że myślę, że konstruktywna krytyka tutaj jest najważniejsza, więc czasami też moje zdjęcie się może nie spodobać. Miałam takie zdjęcie, gdzie dodałam łabędzia i wszyscy się właśnie śmiali, że tutaj taka moja wpadka, że to zdjęcie z łabędziem i rozumiałam, że pisali do mnie, no, że Ewa, zdjęcie fajne, ale ten łabędź tutaj wklejony, no to słabo to wygląda, ale ja się nie obrażam na takie osoby, co mi napiszą, więc ja nawet chcę, żeby ktoś mi pisał, może ja czegoś po prostu nie zobaczę, a ktoś inny zobaczy i mi wtedy zawsze to daje do myślenia, ale na przykład jak obrażanie modelek, że są brzydkie, grube, albo że za chude, albo że mają jakieś twarze jak lalki wyrysowane, więc no tutaj to wtedy się nie zgadza, więc wtedy reaguję, ale jeśli na przykład ktoś napisze, że coś tam się mu nie podoba, no to ma prawo coś takiego napisać. Myślę, że jest tylu fotografów i takich, co robią też naturalne zdjęcia, że każdy może iść... Znajdzie coś dla siebie. No właśnie, znajdzie coś dla siebie, więc nie każdy musi przyjść na taką sesję bajkową. A masz modelki też w większych rozmiarach, bo u ciebie właśnie wszystkie te modelki są takie piękne, jak modelki dosłownie. No, też większych rozmiarów, bo tak samo się pojawiają na mojej stronie.
to można przejrzeć, coś tam też jest. Czyli są tak, tak są pięknie sfotografowane, że nie widać. Chociaż, no właśnie, nawet jak jest jakaś grubsza modelka, to można ją tak ustawić i tak schować jej na przykład mankamenty, które się jej nie podobają, że na zdjęciu w ogóle tego nie będzie widać. Więc wszystko mi się wydaje, że kwestia ustawienia modelki. I pewnie też światła. Tak, światło. No właśnie, światło tutaj pada i odgrywa bardzo główną rolę, żeby uformować, wiadomo, coś przyciemnić, coś rozświetlić i wtedy będzie dobrze. Więc nawet grubsza modelka też będzie wyglądała bardzo szczupło. Chociaż też, nie ukrywam, że używam formowania. No. Pędzelka w Photoshopie. A masz właśnie zapytania od twoich model, albo proszą cię twoje modelki, żeby tu i ówdzie właśnie je poprawić? No właśnie, podczas sesji zawsze próbuję wybadać sytuację, ale większość mówi mi, że a proszę tu wyszczuplić, tam powiększyć, więc ja już z góry wiem, że będę to robić i one też chcą, żebym to robiła. Raz tylko miałam tak sesję, że miałam akurat chyba 7 zdjęć do obrobienia, 6 było takich, że po prostu nie powiększałam oczu, tylko na tym jednym powiększyłam oczy. I właśnie ta pani powiedziała mi, że sesja jest przepiękna, wszystko się jej podoba, ale na tym zdjęciu prosiłabym o powrócenie do moich małych oczu. Więc to mnie zaskoczyło, że na jednym zdjęciu zobaczyła to. Czyli zdarza się tak, że klientki wolą być takie naturalne, ale większość jednak prosi właśnie, jak to kobiety, o poprawienie urody. Tak, no właśnie. Proszę, moi drodzy, będziemy powoli kończyć, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do właśnie Ewki, to śmiało możecie zadawać je teraz w komentarzach, to je zadam. Widzę jeszcze, że Dorotka, twoja klientka, pisała, że w sumie miałyście 7 sesji, bo wtedy chyba wspominałeś, że 5, a tutaj widzisz, no to na 7. No tak, no to już nie jestem w stanie policzyć. A już i wiem, że niedługo będzie kolejna sesja, więc... Super. Czyli to jest tak od noworodka i się ciągnie po kolei te sesje. Czy tych noworodkowych sesji robisz coraz mniej? Jak to u ciebie teraz wygląda? Nie, robię tak, staram się 1-2 w tygodniu robić sesję noworodkową. Po prostu ja tego nie pokazuję, więcej pokazuję sesji ciążowych. Bardziej z tym chciałabyś być kojarzona, tak? Tak, tak. Z tym bardziej bym chciała być kojarzona, ale sesje noworodkowe bardzo lubię. Jak są takie proste. Oczywiście nie to takie trudniejsze. Chociaż czasami jak jest trudna sesja, to potem jak obrabiam te zdjęcia i patrzę, jak ten maluszek, bo w końcu wiem, że w końcu maluszek uśnie, mimo że na początku jest ciężko. I potem to jest to taka satysfakcja, że coś wyszło, a sesja była trudna. Jeżeli chodzi jeszcze o te warsztaty z mokką, będą jakoś szerzej ogłaszane u ciebie? Tak, jak ustalimy termin i dogadamy wszystkie szczegóły, to na pewno się pojawi taka informacja na Instagramie i Facebooku. I u mokki, i u mnie. Jasne. Jest jeszcze pytanie tutaj od Patrycji. Jeśli z modelką wybieracie suknię przed sesją, to jak dopasowujecie strój dla męża i starszego rodzeństwa? Czy wysyłasz jakąś rozpiskę, czy jak to wygląda? Zawsze mówię właśnie, żeby najlepiej panowie mieli beżowe spodnie albo jakąś jasną koszulę i dzieci tak samo, żeby najlepiej wyglądają na zdjęciu ubrane na beżowe. Wiadomo, że zdarza się, że panowie mają tylko ciemne spodnie, więc to też wchodzi w grę, ale najładniej zawsze wygląda ubrania tak panowie, jak są ubrani na jasno w lecie. Jak są to też takie kolory ziemi, na przykład jakieś brązy też mogą być na przykład w zimie, czy jakieś zielenie, czy no takie, no to nawet i bordowy fajnie wygląda, jak mama ma piękną sukienkę bordową. A zdarza ci się zmienić kolor sukienki na przykład? Zdarza mi się. W Photoshopie w sensie. Tak, właśnie w Photoshopie zmieniam z kolor sukienki, mamy wybierają sukienki i czasami przywożę sukienki, ja się wyciągam, a mama mówi, ale co nie, ta miała być sukienka. Ja mówię, ona będzie, to jest właśnie ta szara sukienka. One wybrały błękitną, bo zazwyczaj to się dzieje z sukienką szarą, która na zdjęciach u mnie jest kolorem błękitnym, bo ja chyba nie przepadam za szarym, więc nawet jak mam kolor szary, to zawsze staje się kolorem błękitnym na zdjęciu. Jest pytanie, jak twoje modelki mają się przygotować do sesji? Co ze sobą zabrać? Najważniejsze to dobry nastrój,
Trzeba się wyspać, to najważniejsze. Bardzo wygodne buty, bo ich nigdy spod sukni nie będzie widać. I bielizna, najlepiej w dwóch kolorach, beżowa lub ciemniejsza. Chociaż teraz w zimie ciemniejsza to nie jest taka sugerowana, żeby była najlepsza, tylko właśnie beżowa. Tak, żeby kolor nie przeszkadzał pod daną suknią, tak? Bo tak, niektóre tak, są bo potem po prostu więcej. Tak, potem więcej po prostu trzeba siedzieć w obróbce. I na zdjęcia czeka się dłużej. Dłużej. No bywa i tak. I oczywiście wspominasz o makijażu, tak? Żeby w razie, żeby tak, sobie wystarczało, tak? Tak, wspominam o makijażu. A jeżeli chodzi o fryzurę, czy masz też jakieś, powiedzmy, wytyczne rady dla swoich modelek? Czyli najbardziej na zdjęciach podobają mi się loki, więc zawsze proszę klientki, żeby po prostu te loki miały, ale jeśli na przykład klientka mówi, że ona no, nie czuje się dobrze w lokach, to wtedy przychodzi w prostych włosach. Ale czyli większość najlepiej, żeby te włosy były rozpuszczone, tak? Tak, włosy rozpuszczone. Chociaż też miałam dziewczynę, która przyszła w włosach związanych i to była chyba tylko jedna dziewczyna, która przyszła w włosach związanych i ta sesja wisi u mnie w studiu na zdjęciach, bo tak mi się podoba. No widzisz, także zdarza się i tak. Jeżeli dalej macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie, bo dosłownie jeszcze pomęczę tu naszą Ewkę z 5 minut. I zwalniam, bo obiecałam jej, że nie będziemy tutaj dzisiaj pół dnia siedzieć, że tak powiem, tylko wyczerpiemy temat do ostatniej kropelki i zwolnimy Ewkę. Ty masz dzisiaj jakąś sesję, czy dzisiaj ze stresu? Nie, dzisiaj sesji nie mam, bo teraz nie, dzisiaj sesji nie mam, bo teraz mam 2 tygodnie urlopu, z czego tydzień poświęcam na obróbkę zdjęć zaległych, a drugi tydzień na jakiś wyjazd z rodziną. No to super. A pochwalisz się, gdzie się wybieracie? No właśnie jeszcze nie wiem, bo wszystko zależy, czy dojdą do wody na czas. Dzieci moi, bo dopiero niedawno zrobiłam, więc chyba ja do ostatniego dnia nie będę wiedziała, gdzie jadę. To też fajna niespodzianka. To też będzie fajna niespodzianka. Klaudia pisze, Ewa, jak radzisz sobie z klientem, który prosi o gratis kilka zdjęć? Czy masz takich klientów? Albo o rabaty, jak cię proszą. Ja czy zawsze właśnie, jeśli to jest któraś sesja z kolei, to ja zawsze daję dodatkowe zdjęcia, obrabiam dodatkowo je, ale jeśli na przykład to jest pierwsza sesja i klient prosi o jakiś rabat, to chyba go nie ma. Chyba, że na przykład dłużej czeka na zdjęcia i chcę mu jakoś wynagrodzić to dłuższe czekanie, no to wtedy zawsze wysyłam takie coś miłego, jakieś zdjęcie. W racji tego, że czekanie na zdjęcia było długie na przykład. A powiesz nam, jak wyglądają twoje pakiety cenowe i co zawierają? U mnie jest pakiet, pierwszy pakiet zdjęć to jest 850 zł, to jest za 7 zdjęć, potem jest pakiet chyba 1200 zł za 12 zdjęć i 1400 za zdjęcie 16. I są dodatkowe wydruki zdjęć. I zdjęcia wysyłam drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną wysyłam też te zdjęcia. Tutaj dalej Klaudia dopytuje, a jak jest z polecenia i wymusza? Klient dalej o te gratisy. Ja zawsze to obracam w taki żart, że jakoś to samo tak wychodzi, że nie wiem, jak to. Że nie ma. Że nie ma. No chyba, że na przykład ktoś mi się bardzo spodobał i na przykład miałam jakąś jeszcze na przykład nową suknię, to wtedy też mówię, że na przykład w tej sukni zdjęcia będą dodatkowo w gratisie. I wtedy już ta mama się cieszy, bo będzie tych zdjęć więcej. A zdarza ci się namawiać swoje klientki, czy prosić je o publikację na zdjęcia, bo na przykład, nie wiem, początkowo przy rozmowie mówią, nie, my się nie będziemy zgadzać, ale na przykład sesja wyszła ci tak pięknie, już widzisz podczas obróbki, że to jest, o jest wow i super byłoby to mieć, tak, nie wiem, social media. Wtedy się zgadzają, ale na przykład muszę po prostu nie oznaczać tych mam, bo czasami mają jakieś swoje zawody, takie jakieś, na przykład są prawnikami czy adwokatami i oni wtedy nie chcą po prostu, żeby te zdjęcia krążyły gdzieś w sieci, bo mówią, że nie chcą, żeby klient po prostu do nich przychodził i widział na przykład takie zdjęcia.
Niestety ich nie oznaczam. Zdarzają się takie sesje, że niestety nie ma publikacji, nie ma zgody na publikację, mimo że na przykład sesja mi się bardzo podoba i nawet zachęcam wtedy dodatkowymi zdjęciami, jeśli nie mam zgody. I czasami się uda, a czasami się niestety nie uda. Klaudia dalej pisze, wiesz, chcę wiedzieć, jakie sformułowania użyć wtedy, żeby to, co mówiłaś, że w żart obracasz, czy w jaki sposób jednak to obracasz w żarty, że klient jednak, żeby uciąć temat. Powiedziałabym na przykład, że no jeśli byłby to większy pakiet, na przykład 12 zdjęć lub 16, no to wtedy może jakieś jedno zdjęcie się pani dostanie, ale przy tym najmniejszym, no niestety, no tutaj no nie mogę tego zrobić. Jeśli na następnej sesji na pewno będzie jakiś gratis. Czyli warto się zapisać na następną sesję. Tak, no właśnie. No właśnie. Madzia tu jeszcze podpytuje, klienci sami wybierają zdjęcia. Możesz powtórzyć już na sam koniec, jak to wygląda. Ja wybieram sama zdjęcia, ale też mam opcję dodatkowo płatną i wtedy klient może sobie sam wybrać zdjęcia. Także tak to właśnie u naszej Ewki wygląda. Trochę nam tu pozdradza, w jaki sposób tworzy ten swój magiczny styl na zdjęciach, jak dobiera plenery, gdzie takie piękne plenery są. Tu wam zdradzę, że wszyscy fotografowie teraz muszą przeprowadzić się do Lublina, bo w Lublinie jest wszystko. Wszystko kwitnie, jest pięknie. I czasem te plenery nie muszą być takie oczywiste, bo może to być koło Lidla i też wyjdzie pięknie. No, no właśnie, i też może być pięknie. Wszystko to potem kwestia obróbki i tego, jak widzi się dane miejsce, tak? Bo ty już rozumiem, że potem widzisz to w głowie, jak dane miejsce będzie wyglądać. Ja już podjeżdżam pod dany plener i czasami dla klienta wydaje się on taki zwyczajny, inny niż na moich zdjęciach, to ja już z góry wiem, jak to będzie wyglądało i zawsze mówię do mam, o tutaj już widzę, że będzie zachód słońca, tutaj będą góry i zawsze mówię, ono tak, a to dobrze, dobrze, tak właśnie chcemy, żeby było, bo zdarzało się tak, że podjeżdżam pod jakieś zwykłe miejsce, jakieś drzewo i mówią, o to tutaj będzie, to tutaj powstają te zdjęcia, oni myślą, że plener będzie jakiś taki bardziej bajkowo wyglądał. Tak, ale ja mówię, że nie, to wszystko potem zrobimy, zdjęcia będą tak, jak wygląda na mojej stronie. Dokładnie, więc trzeba po prostu ci zaufać. A jeżeli, tak, moi drodzy, wywiad z Ewką wam się podobał, uzyskaliście jakieś fajne informacje z tego wywiadu, a dodatkowo, jeżeli by się pojawiły jakieś jeszcze pytania, możecie śmiało pisać właśnie w komentarzach. Myślę, że jak się pojawią pytania, to ja Ewce wyślę to w wiadomości prywatnej i prześlę wam potem odpowiedź, myślę, że nam jeszcze tutaj Ewka odpowie na jakieś pytania, jeżeli by się pojawiły. A jeżeli wywiad wam się podobał, fajnie spędziliście z nami to półtorej godziny, które właśnie minęło, no to czekamy teraz na masę serduszek. Myślę, że Ewie będzie fajnie, jeżeli te serduszka i mi oczywiście też te serduszka polecą. I możecie też napisać jakiś fajny komentarz, żeby nam było miło, że fajnie z nami spędziliście czas, bo Ewka się nam tu bardzo stresowała na samym początku, ale myślę, że teraz już jest spoko, co? Czy już minął się? Tak jak tak, mówiłaś, że w trakcie wszystko minie. No, także ja też nie kłamię, mówię prawdę. Trzeba mi zaufać. O, serduszka lecą, widzę, że lecą, zwiększa nam się liczba, ale ja bym jeszcze tak z parę serduszek chciała. Napiszcie też w komentarzu, czy wam się podobało, bo dosłownie za 2 minutki nas tutaj porozłączam. Czyli tak, podsumowując nasz wywiad, moi drodzy, najbliższe warsztaty u Ewki mamy w październiku, jak dobrze pamiętam, tak? I jedno miejsce to są warsztaty. I jedno miejsce we wrześniu to są warsztaty indywidualne u Ewki, tak? Bo rozumiem, że już wyjazdowych czy tam łączonych z państwem słowińskim na razie nie ma, tak? Na razie najbliższe są w Krakowie, ale tam chyba już nie ma miejsc, tego co wiem. No i planujemy teraz wyruszyć z Marysią i Krzysiem za granicę i tam będziemy prowadzić warsztaty w przyszłym roku w Irlandii i we Francji. To są nasze takie plany.
Tak, tam właśnie będziemy jechać, więc tam będziemy na pewno dawać ogłoszenie i będzie się można zapisywać, ale to pewnie raczej dziewczyny z Polski nie będą korzystać z tej opcji, Ale wiesz, tylko. mogą nas słuchać również fotografowie właśnie No tak. Polacy, którzy mieszkają No w tamtych też. rejonach, także to może być to dla nich przydatna informacja. A oprócz tego, moi drodzy, w przyszłym roku Ewka planuje wyjazdowe warsztaty po Polsce, także wyczekujcie informacji na ten temat, a również organizuje u siebie warsztaty z fotografką z Guadalupe, tak dobrze pamiętam? Tak. Mokka. Także kto w cudzysłowie siedzi w temacie fotograficznym, będzie też tą fotografkę dobrze znał. Madzia nam tu pisze, cudowny wywiad, wspaniale was się słucha, dziękuję. No My bardzo, również bardzo mi miło. dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy. Tak, my również dziękujemy za to, że dzisiaj z nami byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że wszystkie nasze wywiady możecie obejrzeć ponownie na naszym kanale YouTube. Są one zapisywane, także śmiało możecie przejrzeć od A do Z każdy po kolei. Dziękuję ci, Ewka, za to, że się zgodziłaś na ten wywiad, że nam zdradziłaś trochę swoich tajników pracy, które pewnie większość zdradzasz właśnie na swoich warsztatach, a tutaj trochę nam też uchyliłaś rąbka tajemnicy. Było mi Ja bardzo bardzo miło dziękuję za Cię gościć. zaproszenie i bardzo, bardzo było mi miło. Super. Jeszcze ostatni tak na pocieszenie. Było super, dziękuję dziewczyny. Daniel, dziękuję. Także podobało się, nam też się podobało. Zapraszam Was już na kolejny wywiad. Tobie, Ewka, życzę miłego dnia i samej pięknej pogody na sesję. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki jeszcze raz Was wszystkim i widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia, Ewka, do zobaczenia wszystkim. Cześć, Cześć! do zobaczenia, cześć.